Pokój temu domowi. Cud w Kanie Galilejskiej. Pierwszy cud. Słyszeliśmy o nim setki razy. Jednak bardzo zagadkowy cud. Tu nie chodziło o śmierć niczyją, tu nie chodziło, że ktoś jest nieuleczalnie chory, tu nie chodziło o to, że ludzie głodują. Po prostu zabrakło wina. A po co jest wino, wszyscy wiemy. Żeby dobrze smakowało, ale jeszcze bardziej chyba po to, żeby zabawa była lepsza. I Pan Jezus decyduje się objawić swoją boską moc właśnie w Kanie, właśnie dlatego, żeby nie było, jak to by powiedziała dzisiejsza młodzież, obciachu na weselu, że wina zabrakło jeszcze na 2 dni przed skończeniem uczty. To jest niesamowite, jak Jezus jest wrażliwy na drobiazgi. Właśnie taki drobiazg, ta Kana Galilejska w wymiarze kosmosu, ludzkich tragedii, to był drobiazg. A Jezus ten drobiazg zauważył i podjął. Kiedy poszedłem na moją pierwszą parafię w Otwocku, tęskniłem za domem rodzinnym, tęskniłem za Warszawą. Pierwszy raz wyprowadziłem się z Warszawy. Nawet wchodziłem na dach kościoła i przez nową lornetkę oglądałem, czy widać kochane mury mojej ukochanej Warszawy. I zdarzył się taki drobny przypadek. Oberwała mi się taka patka, taki pasek tu przy rękawie. Wracałem codziennie z kolędy, siadałem w fotelu, mówiłem, Boże, muszę to przyszyć, ale dla księdza to bardzo trudne zadanie, bawić się igłą i nitką. Któregoś dnia wróciłem z kolędy, usiadłem w fotelu, podniosłem rękę i zobaczyłem, że ten pasek jest przepięknie przyszyty. Kto, gdzie, kiedy, jak? Nie mam pojęcia. Od tego czasu pomyślałem, że Otwock już jest moim domem. Jakaś kochana mama czy babcia ulitowała się nad księdzem, który chodził w obdartej kurtce i przyszyła mu ten paseczek. Szkoda, że wtedy nie robiono zdjęć fotograficznych na weselach. Dużo bym dał, żeby zobaczyć minę pana młodego, kiedy starosta mu mówi, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Jak chłopak był bystry, to powiedział, się zachowało. To jest nieprawdopodobne, żeby ten cud w Kanie Galilejskiej daje nam prawo dochodzenia do Jezusa, do Boga z prośbą o drobiazgi, żeby jutro była dobra pogoda między 14 a 16, bo się chłopak z dziewczyną mówił, że potrzebne mi 7:20, Panie Boże, bo mi tyle do loda brakuje, że coś byś zrobił, żeby dzisiaj Legia, Wisła czy tam GKS wygrał mecz, bo poprawi mi to humor. Do Pana Boga możemy iść z drobiazgami, a Jego miłość jest prawdziwa i kocha też obdarowywać swoich ukochanych w drobnych, ale przecież jakże wielkich sprawach.